Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Proszę Państwa, przed nami za niedługo już 20. edycja festiwalu Kino na Granicy. Naszym gościem jest pani Jolanta Dygoś, od 20 lat zajmująca się tą wielką imprezą filmową, wielką majówką filmową. Czego możemy się spodziewać w tym roku? No, mam nadzieję, że wielkiego wow. Jak reklamujemy te imprezy, czy promujemy, będzie bal. No chcemy, żeby rzeczywiście, no ogromnie się cieszymy, że dotrwaliśmy do 20, więc chcielibyśmy, żeby to była największa edycja, jaką kiedykolwiek zorganizowaliśmy. Ale myślę, że znaczy, to tak nie można przed imprezą zapeszać, ale mam nadzieję, że się uda wszystko. Ma być wszystko dobrze, ma być wszystko super, ma być wow. Co będzie takiego wow? Jakie tytuły filmów albo jacy goście zaproszeni są wow? Znaczy, program jest jak zwykle jest konsekwencją tego, co robimy od lat, czyli retrospektywy i to równo podzielone pomiędzy Czechy, Polskę i Słowację. I tutaj, jeżeli chodzi o retrospektywy, to będzie retrospektywa z Polski Krzysztofa Zanussiego, Danuty Stenki. Jeżeli chodzi o Czechów, Jana Chrzebejka oraz Iwana Trojana. Jeżeli chodzi o Słowacką, troszkę inaczej, tam będzie taki retrospektywa najlepszych scenariuszy filmowych, które powstały w kinematografii słowackiej. Poza tym będą cykle tematyczne, będzie cykl naturalnie o świętowaniu. Najpierw o świętowaniu, bo będziemy świętować. Drugie kino, teatr właśnie, bo te dwie dziedziny sztuki się przenikają. I to myślę, że ciekawy bardzo temat. No i trochę poważniejszy 68 rok w Polsce i w Czechosłowacji. No poza tym jak zwykle bardzo dużo nowości, co jak wiemy nasi widzowie chyba lubią najbardziej. Jeszcze nazwiska. Jakich gości się spodziewamy? No spodziewamy się przede wszystkim bohaterów retrospektyw, czyli spodziewamy się Krzysztofa Zanussiego, spodziewamy się Danuty Stenki, spodziewamy się Iwana Trojana, Jana Chrzebejka, spodziewamy się Jowity Budnik, spodziewamy się Marysi Sadowskiej, spodziewamy się, no ja już ich wszystkich nie pamiętam, właściwie do każdego filmu odsyłamy będzie bardzo, do bardzo, strony internetowej, tak, oni tam są ich zdjęcia, teraz tak na szybko myślę, no poza tymi twórcami, którzy właściwie mają swoje filmy, czy retrospektywy, czy filmy, to są też tacy tak zwani przyjaciele kina na granicy, którzy tak czy siak z roku na rok przyjeżdżają. Na pewno będzie Jola Fraszyńska, na pewno będzie Małgosia Zajączkowska, myślę, że na chwilę wpadnie Agnieszka Holland. Także myślę, że ten zestaw będzie, znaczy jest imponujący, bo oczywiście poza tymi twarzami medialnymi to jest cała wielka grupa, oczywiście, nie tylko aktorów i reżyserów, ale producentów, dystrybutorów, dyrektorów festiwali, dziennikarzy. Także myślę, że Cieszyn będzie pełny. Film otwarcia? No film otwarcia jest to, o czym do czego się szykuję już od pół roku. To jest był mój film wymarzony, czyli Tłumacz Martina Szulika. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że Martin Szulik jest przyjacielem kina na granicy. Myślę, że jest reżyserem, którego najczęściej zapraszaliśmy. Ja mam do niego szczególny sentyment i myślę, że wzajemnie. Poza tym gra tam główną rolę Jerzy Mencel, który był naszym pierwszym gościem w 1999 roku, więc to wszystko tak pięknie się składa, jakby zatacza koło. No a poza tym porusza bardzo ważny temat. Wybaczenia, bo tam jest sprawa żydowska i Holokaustu, w tle współczesna Słowacja. No, ja o ten film nie ukrywam, walczyłam, bardzo mi na nim zależało. Do końca byliśmy w niepewności, ponieważ agent sprzedaży Francuzi, po prostu nie wiedziałam do końca, jakie mają plany. Te negocjacje trochę trwały, ale się skończyło szczęśliwie. Właśnie dzisiaj zapłaciłam za film otwarcia, więc już się nie mogą wycofać. Film otwarcia jest. Czyli na pewno będzie Tłumacz? I to jest, tak, to jest film, który miał swoją premierę teraz na festiwalu w Berlinie i będzie to pierwszy pokaz w Polsce. A imprezy towarzyszące? No będzie dużo tych imprez towarzyszących, będą koncerty,
Jeżeli chodzi o polskie zespoły, to będzie Pogodno i będzie Tymon Tymański. Będą, co będzie? No będą wystawy. Myślę, że ludzie będą chcieli widzieć przede wszystkim obrazy, które powstały do filmu Twój Wincent. Jest ich ponad 40. Nominowanego do Oscara. Nominowanego do Oscara. To w ogóle niezwykle ciekawe. Myślę, że, to będzie to ciekawa wystawa. Tych wystaw mamy oczywiście więcej, nie o wszystkim chcę mówić. Będą niespodzianki. O tych niespodziankach też nie chciałabym mówić. O, myślę, że jest jedna rzecz, na którą się niezwykle będą cieszyć nasi widzowie, czyli projekcje transgraniczne przez rzekę. I to są te projekcje plenerowe, one będą 28, 29, 30 i 1 przez 4 wieczory. Jeżeli ktoś nie pamięta, bo myśmy je robili w latach 2009-2012, to są projekcje przez rzekę Olzę Graniczną, czyli właściwie jedyne takie wydarzenie na świecie, kiedy publiczność i projektor są po stronie czeskiej, ekran po stronie polskiej. No jest to niezwykle malownicze, ale też jakby no ideologicznie ciekawe, no i prawnie oczywiście tak, bo pytanie się nasuwa, gdzie jest film. No, to pytanie zadawaliśmy różnym ludziom i właściwie każdy odpowie tutaj inaczej. Te projekcje oczywiście są bezpłatne, także zapraszam. Jeszcze chciałam powiedzieć, że klub festiwalowy będzie i koncerty będzie na terenie browaru. Tak jak zazwyczaj, tak jak od paru lat. Dobrý den, já bych rád pozdravil diváky a fanoušky filmu. Zapraszam Państwa wszystkich na 20. jubileuszowy przegląd filmowy. Kino na granicy, które sławi neuwierzytelnych 100 lat. Ja tomu nie mówię. Zapewniam Was, jest fantastycznie. Jak w polsku, tak w czesku. Są piękne dziewczyny, są fantastyczne filmy, świetne spotkania z widzami. A zwu Was na 20. rocznik filmowego festiwalu. Kino na granicy do Cieszyna. Będzie też Człowiek z magicznym pudełkiem, na przykład, będzie, tak? Będzie Bodo Cox. Chcę zapytać o bilety, o cenę biletów, bo nie wszystkie projekcje są darmowe. Proszę podać, jaki jest koszt jednego seansu albo cały karnet. No, cały karnet, tam te ceny się zmieniają. Ja teraz do końca miesiąca proszę śledzić na stronie www.kinonagranicy.pl. Opłaca się ten karnet kupić, dlatego że w cenie karnetu tylko do końca tego miesiąca jest koszulka, torba oraz katalog. Natomiast potem oczywiście pojedyncze bilety można kupić. Też wszystko jest wypisane na stronie. No, natomiast no, rzeczywiście, jeżeli ktoś jest kinomanem, chce chodzić, chce mieć również pewność, że wejdzie, że, bo to należałoby rzeczywiście tak, ten teatr. Liczba miejsc jest ograniczona, proszę Państwa, i w teatrze, i w kinie. Tak, mamy 4 obiekty. Mamy właśnie Teatr imienia Adama Mickiewicza, w którym siedzimy. Mamy Kino Piast po polskiej stronie, po czeskiej mamy Kino Central i Dom Kultury Strzelnica. To jest tam przy tym moście, którym się jakby do Polski wjeżdża. Nie wszyscy zmieszczą się na wielkiej fecie świętowania 20. festiwalu na granicy, ale zaproszenie ale, kierujemy tak jak do mówię, wszystkich. Imprezy plenerowe, właśnie myślę szczególnie tej transgranicy, no brzeg Olzy jest długi, także w takich bezpłatnych imprezach można wziąć udział. Zapraszam serdecznie. Zapraszamy. Dziękuję za rozmowę. Pani Jolanta Dygoś była naszym gościem. Dziękuję bardzo.